W kolejnym odcinku z RTL Ski Jumping 2007, jak widzicie, jesteśmy na Zakopanem, skoczni with its w typical wooden Zakopanem, czyli houses, u has siebie, always można attracted śmiało artists. powiedzieć. Today, of course, we're here to see Ok, that zaczynamy I'm sure that all kwalifikacje the na fans on the British Wielkiej team already Krokwi. have to hear that my co-commentator today is Colin 56, Phillips. Nota. No dobra, spróbujmy. I'm happy to be here too. Hello, Wiatr, powiedzmy, wieje nam. We're looking forward to another World Cup competition. Wow, 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 wow. Się zapatrzałem. That's the crucial point in ski. Ale wiatr kręci, ale kręci! Ale udało się zbudować ten embarkiem, więc generalnie powinniśmy się do 50 dostać. Jeszcze sprawdzimy. Tak, nota 57, nawet 1,20 była. Proszę, sędzia z Czech. Ale tutaj nasz ziomek nam ładny notę dał. Cyk. Na razie miejsce pierwsze. Zobaczmy, 15 miejsce w kwalifikacjach, także moi kochani, z konkursu na konkurs pniemy się coraz to wyżej. Musimy mieć teraz 79, żeby dostać się do 30, powiedzmy tak, mniej więcej. No i spokojnie, mój kochani, spokojnie, jesteśmy w 30. Powiem nawet więcej, możemy utrzymać te miejsce z kwalifikacji, które mieliśmy. Jak to pięknie się skacze u siebie, jak widzicie te polskie tłumy. Lukas, Gains, jesteś najlepszy. Dzięki, mój kochani, fajnie, że jesteście. Naprawdę, chciałbym tutaj w Polsce skoczyć jak najlepiej. Jezus, siódme miejsce na własnej skoczni. Masakra, jak to się udało utrzymać? Jakbym był w pierwszej dziesiątce, po prostu byłaby miazga. O kurde, musiałbym mi notę powyżej 100 punktów, no nie ma szans. Choćbym chciał, nie dam rady, naprawdę. O, to jest poza moim zasięgiem. Nie dało się dalej. Zrobiłem wszystko, co mogłem, naprawdę. Zobaczmy notę, 99, czyli mamy około 188 punktów, tak chyba mniej więcej mi się wydaje. 187 może. 188. Generalnie chyba z pierwszy. Tak, jesteśmy na miejscu 10, tak więc cieszę się bardzo naprawdę, że udało mi się po raz pierwszy i to jeszcze w Zakopanem u siebie być w pierwszej dziesiątce. Co więcej wam powiem, jesteśmy jedynym. A nie, Andre Malkowicz był 13, tak. Czyli jesteśmy najlepszym z Polaków w tym konkursie. Bardzo, bardzo fajnie. Co nam to dało? Dało nam to 23 miejsce w Pucharze Świata. Pięknie. 26 punktów zgarnęliśmy za ten konkurs. Zobaczmy, ile kasy dostaniemy. 2,5 tysiąca euro. Super. W końcu jakaś większa kasa nam wpadła w tym sezonie. Jak tu nasz sponsor? Nasz sponsor. Adekwatną do wymagań. No dobra. Na razie nie będziemy negocjować nic. Weźmy sobie trening. Co tu możemy zatrenować? Zobaczmy. Co tu w ogóle trzeba zrobić? Między 80 a 93 i musimy wylądować telemarkiem. No to zobaczmy, czy się uda. Ależ piękny konkurs. Ja czułem, po prostu czułem tą polską atmosferę. Wieje, chyba nawet wieje pod narty. Chyba się udało. Chyba się udało. Zobaczmy. Tak, 91. Miało być chyba między 90. Chyba 93 tam było, ale nie jestem pewien teraz. Zresztą zaraz sobie sprawdzimy. Czekajcie. Niech się tylko to załaduje. Ile tam miało być? Między 90. 80 a 93. Patrzcie, udało się. Dobra, mamy kolejne punkty do rozdania oczywiście. No to co my tutaj sobie zatrenujemy? Może nie bije mi, ale może tak. Może kondycję wezmę. Może. A może nie jest sama kondycja na razie póki co. Zobaczymy, co nam to da. Kondycja, pyk, zatrenuj.
O, BMI nawet nam też spadło, kondycja nam wzrosła o 2 punkty, także myślę, że jest spoko, smarowanie. Okej, 72 tylko, trochę słabo, no ale trudno. Matias Matejka, 2700 euro, Boże. Dobra, przyjmę ten zakład, zobaczymy. Może to jest ten czas, w którym po prostu złapaliśmy, że tak powiem, formę. No i będziemy skakali już dosyć dobrze. Także zobaczmy. Matias Matejka. Seeing all that bustle around, I'd really like to go up there and jump myself. But this time I'll leave it to the other skiers. Once again, the best skiers in the world. Wow, czemu tak daleko? Qualification can be tricky. A number of favorites have tripped up here. Ale słabo, 69 tylko. No moi kochani, może mnie nie być 50 nawet. Thanks to Let's see. 24 miejsce. Matejka Matias jest 28. Dobra, zobaczmy. Czekajcie, 3,60. Zobacz, musimy zobaczyć, ile oni teraz będą skakać, bo to mniej więcej musimy być pierwsi, żeby być w 30. 92 na takim poziomie. Jak ja tam mam skoczyć? Wyście zwariowali, czy co? Nierealne, żeby tak skoczyć. Chyba, że faktycznie wieje tak pod narty. Jakby mnie nie odjechała narta przy budowaniu, to może by coś z tego było. Tak jest tylko słabo noty, kurde, bo to dostał 3 punkty więcej, nawet 4. Ajajajajaj, kręcił ten wiatr, kręcił. 30 raczej będę, tak, 18 miejsce. Matias jest 16, kurde, 2 punkty. Dobra, musimy spiąć poślady. Teraz skoczyć dosyć dobrze, ale czy to mi wyjdzie, to nie wiem, zobaczymy zaraz. 2 punkty straty mamy. Jakbym lepiej wylądował, to generalnie byłbym pierwszy, czyli byłbym przed nim. Dobra, coś tu się udało doskoczyć. 110 metrów. Trochę lepsze oceny, ale kurde, czemu tak? To nie moja wina, że tak wiało. Który był ten Matias? Jezus, ten tu skoczył 111, gdzie tam? 22 miejsce, dobra, przegraliśmy 2700 euro. Ale mi znaliśmy dosyć dobre, bo to 22 miejsce, także jesteśmy w 30. Okej, okay, mamy kolejny konkurs Pucharu Świata w lotach narciarskich. Zobaczmy, co tu trzeba zrobić na treningu. Rynek trenerów, nie ten dodatkowy, oczywiście tak. Między 149 a 160 trzeba wylądować. To może nie być takie proste. Bo na mamutach to my tak z reguły daleko nie ladamy jeszcze. A raczej na pewno. Dobra, próbujemy. Jezus, ale ten rozbieg jest strasznie długi. Mamy aż ciarki mam, jak to widzę. Dobra, jest super. Chyba mi zabrakło. Kurde, zabrakło mi. 149 by musiał być, tak? 6,5. Ale i tak strasznie daleko poleciałem, jak na moje umiejętności. Naprawdę, uwierzcie mi. Naprawdę daleko poleciałem. Zabrakło mi dokładnie 8 metrów chyba. Dobra, ale mniejsza, większa o to. Jakiś taki najtańszy trener by się przydał, tylko żeby BMI sobie zatrenować. 3200 kosztuje. 3,5. Nie, to jednak odpuszczamy. Jednak bez trenera tym razem. Trudno. Trochę nam motywacja skoczyła. Smarujemy narty. 72, ok.
I zaczynamy. Nie, już nie chcę brać żadnego udziału w zakładach. Nie na tym poziomie przynajmniej. Hello from the Algoy Alps. Today I have expert help on my side. The famous ski jumper Colin Phillips from England. Generalnie na Mamucie jest najważniejsze to, żeby po prostu wziąć i przelecieć nad bólą. Jak już przelecimy nad bólą i złapiemy noszenie w dolnej części skoczni, no to generalnie powinniśmy dosyć daleko zalecieć. Zobaczmy, 136 metrów. To i tak dużo krócej niż w sesji treningowej. Mamy pierwsze miejsce póki co. Jesteśmy na miejscu 21, czyli regularnie byśmy się kwalifikowali do 30 już. To jest jakiś prognostyk, tak? Ten sezon i tak jest dla mnie stracony, ale generalnie jest coraz to lepiej. Dobra, próbujemy. Ani to super, ani nic. Jeszcze mogłem 3 metry pociągnąć, spokojnie. Ciekawe, jakie noty dostanę. Słabe. Słabe noty ostatnio dostajemy, nie wiem dlaczego. To mnie trochę martwi. Tak, jeszcze z 4 punkty dostał więcej. A to w sumie nic by mi to nie dało, bo może 2 miejsca więcej. A gdzie jest ten nasz Matias, Matejka, 12 jest, patrzcie, dobrze, że się nie zakładałem z nim, bo znów bym przegrał. The skiers are confronted with a very strong crosswind today. The question is, who can cope best with these difficult conditions? Well, we'll soon find out. Wow. This might turn into a good flight, a takeoff to put the fear of God into his opponents. Perfect conditions for an excellent distance. Teraz powinny być dosyć dobre noty zalądowania, nie ma szans. No, od razu, 19, 20, nawet dwie, pięknie. No to chodziło, więcej niż przedtem. I generalnie powinniśmy te miejsce nasze utrzymać. Jesteśmy na miejscu 16, Matias był 12, dobra. Kolejne miejsce w pierwszej 20. No, bardzo, bardzo fajnie, jak tutaj nasza pozycja wygląda. Jesteśmy na pozycji 22 już. Także, moi kani, powolutku brniemy do... Powolutku brniemy do pierwszej 20 Pucharu Świata, jakby nie było. 1000 euro. No i dobra, co tu mamy dalej? Kolejny turniej w Oberstdorfie. Okej, to trenujemy. Trening dodatkowy, co teraz? O, co najmniej 62 punkty i telemark. Dobra, czyli to powinno nam się udać. Minus 11,5 stopnia jest na skoczni. Ja cię kręcę. Brr, ale zimno. O, nie, aż mnie dreszcze przeszły. Dobra. No teraz spokojnie, skok na luzie. Jest perfekto. Ale leci. Ale nie chcę lecieć na maksa, bo muszę wylądować telemarkiem, to jest tutaj mój priorytet. 151,5 metra, pamiętajcie, że skoczyłem 151,5 metra w sesji treningowej. Zobaczymy, jak będzie w sesji normalnej. W sumie to w kwalifikacji, jako tak można powiedzieć. Dobra, mamy 40 punktów, trenera sobie zakupimy. Może być ta za 5,5, dobra, niech jest. Siła wybicia se zatrenuje. Strasznie wolno to leci, teraz strasznie wolno. 1,4 trenujemy za jednym razem. To naprawdę jest mało. Smarowanie, ok. No i dobra, zobaczmy. Czwarty turniej, czy zostanie jeszcze piąty i szósty, to prawdopodobnie będzie Planica, tak mi się wydaje. 71. Aha, mieliśmy 151,5 w sesji treningowej, tak?
No, no, I take it as a compliment. I would have liked to start myself, but it wasn't meant to be. Zobaczmy, jak nam pójdzie w kwalifikacjach. Yes, that's how trochę za szybko oddawałem. Mogę tu jeszcze z 2 metry pociągnąć, spokojnie. 148, czyli trochę krócej, ale generalnie skoki są porównywalne, także jest dobry prognostyk przed pierwszą serią. 72, na pewno będę w 30. 9 miejsce w kwalifikacjach, bardzo, bardzo fajnie. Gdzie jest ten Matejka śmieszny? Dobra. Ale teraz 85 by trzeba było mieć, żeby to utrzymać. Próbujemy. This is where he's better than most other jumpers. His takeoff was perfect once again. It's not that easy to find a. Co zrobił? 163 metry, 91 nota, pięknie! Czyżbyśmy byli w pierwszej dziesiątce w tym konkursie? Aż mi się nie chce wierzyć, naprawdę. Siódme miejsce po pierwszej serii w lotach, no nie, no to jest niemożliwe. To się nie może dziać, naprawdę. Ale tego skoku już nie powtórzę, no nie ma szans, naprawdę, choćbym chciał. Tell us your recipe for success. Nie skoczę tak drugi raz już. A jump is an extraordinary filigree system. The slightest imprecision and you're out. So the thing is to avoid any mistakes. Okay, and how do you do that? Well, first, it has to become automatic. That means practice, practice, practice. Secondly, you need concentration. That means mental strength. That's the crucial part. Ale daleko poleciał, prawie do punktu K. 174,5 metra. Wow, 106 nota. Dwie dwudziestki, nawet 3 i 2 razy 19,5, ale dostałem wysokie noty. Jesteśmy na pierwszym miejscu, jeszcze z przewagą. Tak, mój konie, utrzymaliśmy te siódme miejsce, pięknie, naprawdę mieliśmy nawet szansę na szóste. Ale i tak, to siódme miejsce to jest naprawdę coś pięknego. Zobaczmy, ile żeśmy zarobili za szóste miejsce. Za siódme miejsce, przepraszam. 36 punktów. Tak, 26 miejsce, mam 21 miejsce w turnieju. Piata i 12 miejsce w lotach mamy już. No pięknie, pięknie wam powiem. Ciekawe, ile dostałem za 7 miejsce. 4000, no także ładnie, ładnie. 19 tysięcy mamy, pięknie. To naprawdę był udany weekend dla nas, to muszę przyznać. Dobra, weźmy trening dodatkowy, co tu trzeba? 98 i 108, dobra. Jesteśmy na skoczni w Harachowie, ale nie na mamusie, tylko na tej normalnej. Harachu ma ogólnie, a nie, w Liberty jesteśmy, to dobra, to troszkę się pośpieszyłem. Tak zobaczyłem Czechy i mi się od razu wspomniał Harachów, ale to nie. Jesteśmy oczywiście na skoczni w Libercu. Zabrakło mi, kurde, 2 metry. Aj. 2 metry mi zabrakło, kurde, no. Dobra, czyli bez trenera jedziemy. Bo to generalnie on mnie nic za bardzo nie zatrenuje, no. To nie ma nawet o czym gadać. Smarowanie weźmy. 73, okej. Okay. Dobra, lecimy z turniejem w Libercu. Czechy. Czy będą dla nas szczęśliwe? Zobaczymy. Today I have Colin Phillips at my side, who will give us first-hand information about ski jumping. Hi there, Colin. Hello, Mark. At least I can support my home country in this way. We have seen some exciting competitions in the World Cup lately. Tu ten pas jakoś tak strasznie powoli na tej skoczni leci, że masakra. Jakie noty? Są 18. 18,19. Dobra, czy noty są spoko? 77 nota. Więc powinniśmy mieć dosyć dobre miejsce w kwalifikacjach.
Myślę, że gdzieś tak pierwsza piętnastka nawet jest realna. Dziewiąte miejsce, proszę, jak to ładnie się kwalifikujemy ostatnio. A teraz musiałbym mieć 20 punktów więcej, żeby utrzymać tą siódmą pozycję Osaka. Jest! Piękny skok! Dobry skok był. 103 metry. Dobre noty i 87 metrów, także tak, że będziemy w czołówce. Ale wylądował. No, proszę, pięknie. 11 miejsce mamy po pierwszej serii. Także ja tam jestem generalnie zadowolony. Ale sypie śnieg. Perfect start for his flight. The takeoff was excellent. However, there's always a little bit of luck, but this one was precise and powerful. Yes, it was. Wszystko, co mogłem, dałem z siebie. 76 nota. Chyba nie obronimy tego 11 miejsca, ale myślę, że w pierwszej 15 powinniśmy się utrzymać. Niedużo nam brakło. Kurde, 1,5, 1,2, czyli 1 metr gdzieś. Ale mamy 12 miejsce, także myślę, że jest spoko. No i mamy 20 miejsce już w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata. Także cały czas pniemy się do góry. 3 punkty do motywacji, super. Jak tu wygląda nasz terminarz wyjazdów? Co my tu mamy? Tak, tutaj jest Puchar Narodu, to będzie konkursy drużynowe. Czy tu jeszcze generalnie do Sapporo musielibyśmy dotrwać? Może nie, może trochę krócej, mamy 22 minuty. Zobaczymy, jak to pójdzie. Trening dodatkowy, co najmniej 68, 69, dobra, to jest do zrobienia. 69, to nie tak mało już. To kiedyś było mało i to kiedyś było dużo. Znaczy kiedyś to było dużo, teraz to tak jest ogólnie mało, ale i tak trzeba to skoczyć, jakby nie było. Jest perfekcyjne wybicie. Spokojnie. Wydaje mi się, że nota 69 powinna spokojnie być. Tak, 85 mamy nawet, także jest dobrze. Co tu zatrenować? Myślę, dalej na tę siłą wybicie, żeby zatrenować ją. Tak chyba zrobimy. Remek trenerów, wybrałeśmy tutaj trenera. Wezmę tego za 7, zobaczymy, jak on mi tutaj zatrenuje, chłopak. Dobra, jest na maksa. Jeden i 70 mi zatrenował, kurde. Ale też kosztował sporo. 77 mamy. Motywację mamy większą od kondycji. Ciekawe dlaczego. Aha, bo nam skoczyły 3 punkty. Dobra. Ok, kolejny poziom za niedługo. Czy tu gdzieś można sprawdzić, kiedy jest kolejny poziom? No, trochę tu musimy zdobyć. 12 milionów chyba nawet trzeba mieć. Dobra, spokojnie. Konkursik, lecimy. Po raz kolejny liberec. Zobaczymy, jak tym razem nam pójdzie. O, już są kibice nasi ukochani. Z tego co widzę, to jest bezwiecznie. To mi się podoba. Today we'll be watching the World Ski Jumping Elite in another World Cup event. In the qualification round, we can take it nice and easy. There are 72 skiers at the start. 68.4. Well within his capability. No chyba krótko żeśmy skoczyli. Gdzie są moi kibice? Halo! Gdzie jesteście? Nie ma was, kurde.
19 miejsce w kwalifikacjach, dobra. Who would credit it? He's kept up his consistent performance and achieved a rank among the top 20. He can give himself a pat on the back for that. Yeah, true. That looks as if he had never done anything else in his life than taking off. Great timing. His skis take off precisely. Okay, pozycja będzie na pewno utrzymana. Zobaczymy, może nawet coś więcej się ukroi z tego skoku, ale nie ma moich kibiców w Czechach, nie wiem dlaczego. Halo, kibice, gdzie jesteście? O, jest tam ktoś, widziałem, naprzód Lukas, super. Czyli jednak są. No i proszę, mamy 10 miejsce. Także ładnie. A teraz musiałbym mieć notę niecałą 100-punktową, żeby to utrzymać. Nie było szans. Nie było szans tak dalej poskoczyć. Nie, jest nota 100-punktowa, czyli generalnie udało się. Zostaliśmy 4-20. To się nie dzieje naprawdę. 4-20, 1-19,5. I właśnie dzięki tym notom, moi kochani, dzięki tym notom jesteśmy na miejscu pierwszym. I kończymy ten turniej na miejscu 9, także bardzo, 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 bardzo fajnie. 29 punktów i mamy 20 pozycję dalej w pucharze świata. 3000 euro plus 2 do motywacji, już mam motywację 69. BMI nam trochę rośnie, chcielibyśmy trochę te BMI zbić. Zobaczymy, jak tutaj nasz trener. Znaczy, zobaczymy, czy po prostu uda się nam cośkolwiek zrobić w tej kwestii, bo musimy wylądować między 78 a 88 metrem. Jeżeli nam się nie uda, no to generalnie nie ma po co nawet brać tego trenera, bo to szkoda kasy. Co tak wieje? Ja cię kręcę, ale wieje wiatr. Dobra, udało się. Ale ja tego konkursu nie widzę, jak tak dalej będzie. Tego konkursu tu ja nie widzę, naprawdę. Jest taki, są takie podmuchy wiatru, że naprawdę nie da się skakać w tej. No dobra, zatrenujmy. Tak. I tutaj damy resztę na to. No, trochę nas odchudziło, także nie jest najgorzej. Dobijemy do 80 tą siłę wybicia, później pójdziemy w to jeszcze. Także myślę, że do końca tego sezonu będzie tutaj z 83 może, a tutaj gdzieś tak po 75 powinno być. Smarowanie, cyk, cyk. Dobra, 500 euro za smarowanie. 22 w rankingu. No dobra, spróbujemy. A, miałem nie brać, bo to przecież tu jest taka głupia, jest ta skocznia, jest taki wiatr. Fuck, znowu przegrałem 2200 euro. Kurde, no przez moją głupotę własną. Mi się po prostu nie da daleko skoczyć. Patrzcie, jakie to są podmuchy wiatru. Nie ma szans. It's a great pleasure to meet my friends. Thank you very much for the invitation. And hello, everybody. Today there's another competition. Professional leagues world. No nie da się skakać w takich warunkach. That's what you end up with after such a terrible performance. 54 nota, kurde, no gdzie tam? Z czym do ludzi? Let's. Ja się to w ogóle założyłem, nawet nie wiem. Dobra, zobaczymy na koniec, bo się teraz zdenerwowałem trochę. No patrzcie, jaki jest wiatr, no dlaczego ja muszę skakać w takich warunkach?
A cow wandered onto the ice skating rink. That's unbelievable. Is it true? Yeah. I tak chyba dobrze skoczyłem, jak na te warunki, nawet no te nie są najgorsze. 18,5, wszyscy zgodni byli. Nie da się tak daleko skoczyć. Mamy 17 miejsce, nie wiem, który ten ziomek był po prostu generalnie. Yander klikał, że to był ten. Zobaczymy. If the ski jumps were really roofed over, as certain experts are proposing, competitions would no longer be cancelled because of bad weather conditions. Yeah, but on the other hand, it would be an enormous investment for the operators. But I think it'd be harmful to the atmosphere. Don't they approach one of the tunnel? No, thank you. Ciężko jest skoczyć przy takich warunkach. 88 nota, no już jest lepiej, dużo lepiej, ale nie da się tak fajnie skoczyć, jakby się chciało. Ciekawe, że jakoś zawsze jakoś w drugiej serii się skacze dużo, dużo dalej, nie? O, kilka był za mną, ale nie wiem, czy to o niego chodziło. Zaraz to zobaczymy. Jak to kwalifikacja, 19 miejsce, dobra. Zobaczmy. Wygrałem 1500 euro i... plus 3 do motywacji. A, czyli on w ogóle nie skakał, to nie wiem czemu. Aha, nie zakwalifikował się w ogóle do 30, patrzcie. Także wygraliśmy 3000 euro, super. Motywacja nam cały czas rośnie. Wow, no to fajnie, cieszę się bardzo z tego powodu. Zobaczmy, jaki to jest trening dodatkowy. 52 punkty, dobra, to może damy radę zrobić. Skocznia znowu ta sama, czyli ta wiejąca strasznie. Myślę, że to będą ostatnie zawody w tym odcinku już. Trochę już tutaj... Odcinek trwa ponad 30 minut. Ale tym razem wieje pod narty, z tego co widzę. Piękny skok, dobry. Będzie wysokie, będą wysokie oceny. A niekoniecznie, 17,5 i 18. Ciekawe, dlaczego tak słabo. Ale najważniejsze, że mamy tą notę, którą potrzebowaliśmy i wylądowaliśmy telemarkiem. To jest najważniejsze. Cyk. Co tutaj trenujemy? Trochę BMI. I może tym razem kondycję zatrenuję. O, dobra, niech tak zostanie. Jest ok, kondycja nam wzrosła. Motywacja i tak jest na wysokim poziomie. Puchar Narody to jest konkurs drużynowy. Tutaj zbytnich szans nie mamy. A nawet nie wiem, czy my tutaj się zakwalifikujemy w ogóle do drugiej serii w tym Pucharze Narodów. Ale to się jeszcze zobaczy. This is where the Four Hill Tournament. I have a special guest today. Colin Phillips, would you mind? At least I can open it. Nie interesuje. The skiers will certainly try to secure a good position from the very. Nie, no może ostatni nie będziemy, ale gdzieś tak na szóstej pozycji to maksymalnie chyba. Zobaczymy. Wieje czy nie wieje? Wieje, ale pod narty, czyli nie jest najgorzej. Jezus, czemu żeś się tak potknął? Weźmy tą 17. No, wiedziałem. 6 punktów więcej można było spokojnie tutaj zdobyć. Yeah, that's true. He gets better with every competition. Nie wiem, czemu tak się wylękał tego, tak. Zrobię taki put your hands up. Jesteśmy na miejscu szóstym. No tutaj miejsce piąte może było w zasięgu, ale teraz już nie jest. Dobra, lecimy z drugą serią. A record weather for record distances. These are perfect conditions for a good flight. Let's see if the skiers can make use of it. That's how the takeoff has to be. An explosive extension of the body at the right point. O, o taki skok chodziło. Pięknie. 108. Od razu lepsze oceny i 104 nota. Dokładnie. Tak to miało wyglądać. Szkoda, że pierwszy skok taki nie wyszedł.
co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no nie? Proszę, mamy miejsce szóste. I te 6 punktów, o których wam mówiłem, dałoby nam miejsce czwarte. Ale nam nie da. Może w następnym konkursie. Okej, Majka, tak więc w tym odcinku, bo to było na tyle, oczywiście wam... co to jest? Aha. Dziękuję wam, moi kochani, za uwagę. Jeśli wam się podobało, to oczywiście pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, aby mój kanał subskrybować. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do usłyszenia.